osób uzależnionych od seksu największym problemem jest uruchamianie się, czyli takie rozbudzanie się, gdzie jakby rdzeniem są fantazje, jest masturbacja i taka osoba wpada w taki trans. Coś podobnego jak u alkoholików cuk. I w takim transie nie jest w stanie się jakby kontrolować, tylko tak jak sobie wyrobiła jakiś mechanizm, że na początku, nie wiem, ogląda pornografię w internecie, później idzie do agencji, a później jeszcze szuka jakichś przypadkowych partnerów, to właśnie wpadając w taki trans nie jest w stanie na którymkolwiek etapie przerwać tego, tylko musi się cały ten cykl skończyć, dopiero ona jakieś poczucie świadomości łapie. Jeśli chodzi o mechanizmy, które wzmacniają bycie w seksoholizmie, to na pewno jest racjonalizacja, czyli taki seksoholik wytłumacza sobie przyczyny bycia w tym uzależnieniu. To znaczy mówi sobie, że czuje się samotny, że nikt go nie lubi, że w końcu jakieś należą mu się uciechy od życia i tak sobie ładnie zatłumacza to swoje uzależnienie. Kolejnym mechanizmem obronnym jest minimalizacja, czyli wszystkie te tematy dotyczące seksoholizmu minimalizuje. Na przykład mówi, że wcale nie siedzi na przykład przy pornografii więcej niż inni, tak? Albo że zajmuje mi to tylko pół godziny, albo że wszyscy tak robią w weekendy, tak? Że na przykład chodzą do agencji. Kolejny mechanizm obronny, który wspiera uzależnienie, to jest zaprzeczanie. Czyli seksoholik sobie tłumaczy, że to nie jest jego problem, tak? Że ten problem go nie dotyczy, że on nie ma to nic wspólnego z uzależnieniem. Zazwyczaj seksoholik się zgłasza, bo ktoś go przyprowadza. To znaczy na przykład dowiaduje się o tym jego żona czy partnerka i widzi, że to jest duży problem i wtedy przyprowadza takiego seksoholika do gabinetu. Na początku on mówi, że w ogóle nie ma problemu, silnie działają te wszystkie mechanizmy obronne i on jest święcie przekonany, że właściwie to tutaj przyszedł tylko tak z ciekawości albo pod naciskiem partnerki, no bo on właściwie nie jest sobie w stanie nic zarzucić. Dopiero po kilku sesjach uświadamia sobie, jaki to ogrom różnych kosztów przyniósł ten seksoholizm w życiu, tak? Często są też seksoholicy kierowani przez terapeutów uzależnień, bo na przykład seksoholik, żeby mógł współżyć poza jakoś małżeńsko, to musiał na początku się napić alkoholu, żeby jakoś wyeliminować te opory. I przy okazji, oprócz seksoholizmu, ma też wpadł w alkoholizm. I często na przykład łatwiej im się leczy z takich uzależnień, które mniej dają im satysfakcji. Czyli na przykład jeśli jest jeszcze alkoholikiem, to idzie do ośrodka odwykowego i leczy swój alkoholizm. Po czym, jeśli wyleczy ten alkoholizm, to terapeuta uzależnień go kieruje właśnie do seksuologa, bo mówi, że głównym jego uzależnieniem jest seksoholizm. Także seksoholicy, jeśli mają inne uzależnienia, to na początku leczą te, które mają na nich mniejszy wpływ, czyli właśnie hazard, alkohol, narkotyki, leki. Uzależnienie od seksu leczy się często poprzez psychoterapię, czyli pracuje się nad różnymi urazami, które mogły być przyczyną seksoholizmu. Urazy takie jak właśnie molestowanie seksualne, pierwsze jakieś urazowe doświadczenia seksualne, coś, co mogło zaburzyć ten rozwój seksualny. W trakcie psychoterapii też podnosi się poczucie własnej wartości takiej osoby, bo często one te z poczucia niskiej wartości wchodzą w ten seks. To jest jedyna sfera, w której się realizują. Czasami jest też stosowana farmakoterapia, czyli dostają leki, które obniżają libido.